Cześć, witajcie, z tej strony Jake i zaczynamy serię z dorosłym życiem, pierwszy dzień. No i wiadomo, najpierw jest dzienna toaleta, jestem trochę zaspany, także mogę gadać jeszcze troszkę tak bez sensu i nie być ogarniętym, ale to norma. Dlatego zaczynam od porannej toalety i później polecimy dalej. Dobra, zrobimy sobie teraz śniadanie. Miałem zamiar ugotować owsiankę, ale okazało się, że niestety na ten moment nie mam zbyt dużo mleka. Dlatego i tak będzie trzeba to później kupić na zakupach. Natomiast teraz zrobimy sobie jajecznicę składającą się z wegetariańskiej parówki oraz papryki. No i jakiegoś chlebka do tego jeszcze. Z racji, że mam dzisiaj wolne, nie idę na szczęście do pracy, to mogę sobie pozwolić, żeby coś jeszcze obejrzeć sobie do tego śniadania, ale najpierw muszę pozmywać sobie to. Teraz można zjeść. Dobra, teraz szykuję się do wyjścia. Muszę jedynie odprowadzić narzeczoną na studia, dokładnie mówiąc. A później pojadę sobie na zakupy, także zobaczycie co i jak. No i to tyle. Okej. Szczerze mówiąc, trochę się czuję jak idiota, nagrywałem w takim miejscu publicznym. Ale co tam? Ktoś może pomyśleć, że rozmawiam przez telefon, nie? No więc tak, teraz sobie czekam, aż rzeczona skończy egzamin, a potem jadę na zakupy. Nie nagrywałem tego wszystkiego jak jadę, bo akurat jechaliśmy taksówką, a też chciałem dziwnie się czuć, jakbym nagrywał również tego kierowcę, więc no, wiecie o co chodzi. Dobra, jedziemy teraz jeszcze na zakupy i potem spierdzielamy do domu. Okej, mieliśmy ogólnie iść na zakupy, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy też wcześniej jeszcze do North Fisha na coś do zjedzenia. A dopiero potem wydamy pieniądze. I teraz czekamy na zamówienie. Bardzo smaczne. Jedzonko już jest. Zjemy i lecimy dalej. Oczywiście wegańskie. Poprawka wegetariańskie. Chyba trafiłem na zły dział. Definitywnie. W poszukiwaniu płynu. Tak właśnie wygląda mniej więcej dorosłe życie. Wydawanie w chuj hajsu, że tak powiem, bardzo brzydko i niekulturalnie, na chemię, która przydaje się jednak potem w gospodarstwie domowym. Jak będziecie kupować jajka, to zwracajcie uwagę na pewno na to, jakie są klasy, czy są to jajka wolnego wybiegu, bo takie są o wiele lepsze niż na przykład firmy, albo nie będę robił reklamy, a już ciul zrobiłem za późno. Dobra, firmy, one są z wolnego wybiegu, to możecie wybrać sobie wielkość, one są już takimi w miarę dobrymi jajkami, natomiast reszta, no to już jest po prostu chów klatkowy i są, no nie są zbyt po prostu dobre. Tak wyglądają zakupy. Że jest tego naprawdę bardzo mało. Teraz kierujemy się do kasy. Dobra, została tylko droga do domu. I to by było tyle, jeśli chodzi o takie wychodzenie z domu dzisiejsze. Także zobaczę, co potem jeszcze będzie do zrobienia już w mieszkaniu. No a jak już to zostanie wolnego czasu, to nie wiem.
zobaczycie, co tam robię. Czyli pewnie jakieś czytanie książki, coś takiego. Ewentualnie może tym razem coś uda się nagrać. Dobrze, jesteśmy już w domu. Zatem teraz sobie na pewno zrobię kawę, bo troszkę posiedzę jeszcze przy komputerze, trochę pomontuję, trochę poogarniam rzeczy ogólnie. Dobra, więc najpierw sobie zrobię kawkę i potem zobaczymy, co dalej. Moje kochanie zgłodniało jeszcze, więc muszę coś dla niej ugotować. Będą to parówki, które jadą na śniadanie rano. Dobra, parówki zrobione, także idę teraz nagrać kolejny odcinek z Gocika Dwójki. Dobrze, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Zbliża się koniec dnia, tak naprawdę zostało jedynie iść się umyć, ogarnąć i tak naprawdę spać. Więc to by było na tyle. Dodam tylko, że nie dodawałem jakby wszystkich takich szczegółowych zajęć, które wykonywałem w ciągu dnia, bo bym was zanudził tym odcinkiem. Pokazałem wam takie najważniejsze fragmenty, na czym jakby najwięcej tak naprawdę czasu schodzi. Biorąc pod uwagę czynności typu właśnie robienie zakupów, czy wypad gdzieś do miejsca, gdzie się na przykład można pożywić, jakoś dziwnie to zabrzmiało, no ale nieważne. Tak czy owak, montuję teraz już tylko sobie oto tutaj tego, co ja montuję. Montuję Gotika dwójkę, tak dokładnie, więc też będzie odcinek, niebawem się ukaże, który wolny czas, który mogę poświęcić właśnie na nagrywanie. No jest go mało, tak? To, że akurat dzisiaj udało mi się to cokolwiek nagrać, świadczy tylko o tym, że miałem wolne. Gdyby nie ten fakt, no to byłbym w pracy i już po pracy jest ciężko. Zobaczycie w kolejnych odcinkach, gdy będę miał naprawdę różnych godzinach tą pracę. Już może nie być tak kolorowo z nagrywaniem czegokolwiek. Ale mimo wszystko cieszę się, że się udało, że może jakoś do tego powrócę i będzie naprawdę będą dość często odcinki. I to tyle. Napiszcie mi też, czy w ogóle wam ta seria się podoba. Czy jakoś tak gadam w miarę sensownie, czy wręcz przeciwnie. Czy wolicie oglądać, nie wiem, Minecrafta, chociażby pirackie opowieści, czy może jak serię z jakiejś gry. Czy może w ogóle nie wolicie nic oglądać tak naprawdę, to będę chyba wrzucał te filmiki tylko sam dla siebie. No ale nieważne. Tak czy owak, spodziewajcie się kolejnego niebawem, czyli jutro. Tak? Jutro, tak. Bo mówiłem, że będą 30 albo 31 odcinków. 31. Tak, więc kolejne będzie jutro. No i to tyle. Dzięki za dzień. Na razie, do zobaczenia. Cześć.